mogą mnie zlinczować, teraz mam to w dupie. Czy szykuje się współpraca z Wersow? Bo wiem, że gdzieś Wersow wspominała u siebie w social mediach, że może wspólny TikTok i tak dalej. Nie. Nic nie. Nie wiadomo. Ona gdzieś to wspominała w jakimś Q&A, coś takiego. Wiesz co, wysłała mi piosenkę Fake Love i powiedział, bo dużo fanów do mnie pisało, że jest moją fanką, więc wysłała mi Fake Love i mówię, Sara, rób challenge z królikiem, z tańcem. I tyle. Czekamy w takim razie. Tak, na to. Koniecznie, bardzo bym chciała zobaczyć, jak ona to robi. A obserwujesz w ogóle jej karierę? Bo to taka ikona, mam wrażenie, tego takiego totalnego młodego użytkownika tych nowych mediów społecznościowych. Nie. W ogóle nie obserwuję ikon mediów społecznościowych. Przykro mi, ale to nie są dla mnie żadne ikony. Mogą mnie zlinczować, teraz mam to w dupie. Uważam, że media społecznościowe powinny być konsekwencją i pokłosiem talentu lub rzemiosła lub czegoś, nad, z czym chcemy się rozwijać i być coraz lepszymi. Ja rozumiem, że nagrywanie filmików, gadanie do telefonu czy do komputera jest rodzajem pracy, pochłania dużo czasu, nie jest łatwe i wymaga też różnych umiejętności, ale wierzę, że każdy z tych ludzi posiada naprawdę dużo lepsze talenty, które pomogą im zapisać się w historii show biznesu czy w ogóle historii w inny sposób, bardziej użyteczny, bardziej namacalny, bo to wszystko zginie, to za 10 lat nikt nie będzie o tym pamiętał, a jeżeli którykolwiek napisze piosenkę, wiersz, kurwa, rzeźbę, namaluje... Słuchaj, Wersow już śpiewa. Tak? Tak. Aha, no to widzisz, no to w takim razie nie jest do końca ikoną mediów społecznościowych, skoro jest piosenkarką.